2030 roku będą nadawać wszystkim znak bestii. Wdrażanie identyfikatorów cyfrowych przyspiesza przy niewielkiej uwadze społeczności i właściwie jakimkolwiek braku sprzeciwu. Komisja Europejska przeznaczyła 46 milionów euro na kontrowersyjny europejski portfel tożsamości cyfrowej, nadchodzącą aplikację na smartfony, która pozwoli obywatelom wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej przechowywać i udostępniać identyfikator cyfrowy. Pieniądze zostaną zainwestowane w programy pilotażowe. Portfel ma służyć do okazania dokumentów potwierdzających podróż, rejestracji karty SIM, otwierania konta bankowego i uzyskiwania dostępu do usług, takich jak świadczenia socjalne. Oczywiście teoretycznie najpierw może być cyfrowe ID, a następnie znak po jakimś tam czasie, ale jeśli będzie przymus cyfrowego ID, to oznacza, że najprawdopodobniej rok 2030 będzie rokiem nadania znaku bestii na rękę lub czoło.